Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol, witam w Bloodborne. Ej, kurczę, co to jest za ikonka? Nie, moment, nie, serio, co to jest za ikona tam koło mojego koktajlu Mołotowa? Co to ma być? Moment, może status coś, kurde, pomoże? No nie. Co jest grane? Cholera, dobra, nie wiem, nie, serio, nie wiem co jest 5, ale... To nie stoi na przeszkodzie, żebym się udał. No co, no do grobowca Oedona? No nie, bo w sumie będziemy startować później. Nie, to może lepiej... No nie wiem, stare Yharnam... No stare Yharnam niby zrobione, bo zrobiłem całe stare Yharnam i poszedłem tutaj. Więc rewir katedralny chyba bliżej, ale... Z drugiej strony... ten dziadek na wózku kazał mi szukać... miejsca starej kuźni. Właśnie pod grobowcem Oedona. Cholera wie, gdzie to jest tak właściwie. Można by się było sugerować tym, że tam jest tajne przejście pod ołtarzem, no ale to nie te rewiry zupełnie. Przejście pod ołtarzem prowadzi do starego Yharnam. A dziadek by pewnie powiedział, że w starym Yharnam to jest, a nie pod ołtarzem. Jakby to było w starym Yharnam, a nie pod ołtarzem. Więc kurde, nie wiem gdzie iść. Nie no, pójdziemy tam, gdzie ostatnio straszne wciry dostałem. Może moje tętnienia gdzieś tam zastanę jeszcze, bo chyba nie zginąłem. Od tamtej pory. No, to by było całkiem pozytywne zajście. Więc tak, w tą stronę to było. Po co to turlanie, Piechol? Po co? Nie, sorry, zupełnie nie w tą stronę. Autentycznie, zupełnie drugi kierunek. Totalnie. No, ale dobra, cały czas mam ten jakiś tam status niby. Może chodzi o to, że mam 20 wglądu i coś tam mi to daje. Nie wiem. Dobra. Tutaj będzie koleś, to wiem. No i też wiedziałem, że mnie zdąży zdzielić, no nie wiem, czemu się lepiej nie przygotowałem. Okej. Tutaj na górę już będzie otwarte, ale jeszcze dwóch knypków po drodze do pochlastania. Oj, za daleko. Zdecydowanie za daleko zacząłem machać. Ooo, ej, tego nie widziałem jeszcze. Ale widzieliście, jak mu wyleciała z rąk ta latarnia? Nie, serio, zobaczmy to na slow-mo. No nie wiem jak to na slow-mo wyszło, ale naprawdę wyglądało tak, jakby dostał w dziób i wyrzucił za siebie latarnię. Ale dobra, tu jest, kurczę, przedmiot. Czy jest jakiś sposób, żeby się do niego dostać? Moment, już chyba bardzo się zbliżyliśmy do rewirów, gdzie będą moje dusze. No właśnie, bo to było tutaj. To ty powinieneś mieć świecące oczy, kolego. No pamiętam, na dwa cięcia mnie załatwiłeś ostatnio, to czemu teraz jest inaczej? Dobra, inaczej w sensie, że nie masz moich tętniej. A powinieneś się mieć. Kurde. Wiedziałem, że trafi. Wiedziałem. Ale? No właśnie, udało mi się go zabić, ale właśnie, kurczę, mogłem skorzystać, póki nie padł na glebę. Okej, są też zaklęcia. Oficjalne potwierdzenie teraz. Jak na życzenie. Trzy świetliste kule. No dobra, byłem delikatnie szybszy tylko od niego. A tak, i tutaj jest obrona przed tajemnymi mocami właśnie potrzebna. Dobra. Trzeba to zapamiętać na przyszłość. Teraz tak, im wyżej pójdę, tym chyba lepiej, prawda? Czy może wcale nie? Nie, bo sobie trzeba się na ten przedmiot, który gdzieś mniej więcej teraz z prawej strony jest. Gdzieś tam. Że stąd się jakoś uda zeskoczyć. Oj, ale moment. To jest koleś, który trzyma większą część tego krzyża, na którym były wilkołaki. Ej, właśnie, a może to są ci, którzy robią specjalne inne bronie? Nie, no niemożliwe. Oni może nie uznają tropicieli, no ale biliby od razu po pysku? No, pewnie tak. Ej, ludzie nie zadają zbędnych pytań. Ej, co to za status? Dziwny. I rośnie. Czemu on rośnie cały czas? Moment, uleczyłem się. Moment, i znowu jakiś inny status się pojawił. No co jest grane? Nie rozumiem. Ja po prostu nie kumam. Ale to dobrze. Bo znaczy, że jak skumam, to będę się cieszył. A może tutaj?
Nie jestem w stanie określić, w którym miejscu Jarnam jesteśmy teraz dokładnie. W stosunku do pierwszych lokacji, jakie odwiedzaliśmy. Są schodki na dół. Moment, czy mnie tu nie było? Jakbym znalazł jakiś przedmiot teraz, to na pewno by mnie to utwierdziło w tym przekonaniu, że to jest nowa lokacja. Moment, moment, moment. Wrony na dachu. No po raz pierwszy dobrze umiejscowione. No moment, może faktycznie stąd idzie zeskoczyć po tamtym przedmiot. Moment, co to jest na dole? Takie świecące. Oj. Brzmiało jak zaklęcie. Oj, 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 tam jakieś złowrogie rzeczy się dzieją na dole. A, bo tam jest taki koleś. Dobra, i to on pewnie czaruje. Okej, dobra. Zaraz pewnie do niego zejdziemy. Zapewne nawet te schodki tutaj tam prowadzą. Ale w sumie tutaj chyba z tego dachu nie mam gdzie skakać nawet. Żeby coś zyskać na tym skoku. No chyba nie, dobra, no to tędy. Ale mu to zgrabnie poszło, widzieliście po tych skałach? Nie. O, dobra, jednak jest czarownik. Może zaciągnijmy go tu. O kurde, ktoś szybszy jest. Ja odruchowo tarczę sobie włączyłem, bo on też ma. A, schowajmy się tutaj, skoro on jest jeden tylko. Zaraz podejdzie pewnie, a ja tu będę gotowy. A nie, stoi tam. To wyciągnijmy go. Czyż tam będziesz na stałe teraz siedział? Naprawdę? Serio? Nie chce ci się wychodzić? Bo jak ci się nie chce wychodzić, to mogę spróbować rzucić. Kilka razy. Żeby sobie ułatwić, nie? Nie, serio, ale naprawdę, może jakaś walka jednak. Ja myślę, że on się zawiesił po prostu. Ale dobra, wykorzystajmy to. Oj, kurde, ała, to boli. To boli. Nie, ale serio, on autentycznie chyba się tutaj zawiesza, no. Stoi w miejscu i się nie rusza. Chyba nawet nie może, nawet jakby chciał. To wturlajmy się. Jeszcze nie. Jeszcze nie starczyło, jeszcze żyje. Ale już nie. Co zostawiłeś? No ja, no czy, no abyś bliźniaczy chociaż jeden zostawił, to naprawdę bardziej bym się cieszył. Ej, nie, właśnie, to przecież to nie po nim, chyba to było z tego przedmiotu. Dobra, a po nim? Papier pioruna. Czyli skoro był ognisty papier, który dodawał ogień do broni, to to będzie dodawało pioruny. Nie, już myślałem, że wejście. Ale tutaj jest, jak najbardziej. Coś. Dobra, może coś więcej. No mam dużo krwi, 10 tysięcy ponad tchnień. Są tętnień. Nie? Nie chcesz tej krwi? Co nie? Dobra, spokojnie. Nie będę się obrażał, tylko kurczę... Po co tutaj jesteś w takim wypadku, jak tylko to jesteś w stanie powiedzieć? Ej, ale to jest kolejny! O, shit! Dwie strzelby? Oj nie, to chyba nawet nie są dwie strzelby, tylko jeden porządny garłacz. Ale kurczę, on pewnie podejrzewał, że nie ma tylko 20 pocisków. Dobra, uniki jak najbardziej. A do przodu idzie to zrobić? Moment, to ja to muszę sprawdzić zaraz. Tylko najpierw fiolka. Kurde, no. Mocny jest. Jest za mocny, że jest z nim po prostu w zwarciu stawać chyba. Ale co on tam ma za broń ciekawą? Nie, na to piechłe uderzenie ma co liczyć nawet. Ach, miał być skok. No. Takie podjazdy to ja rozumiem. Ale on nie pozostaje dłużny. Dobra, to jest dobry zawodnik. I właśnie, a zbliż się do studni. Dawaj, no chodź. Ja tu jestem kryty przed twoimi strzałami, okej, okay, ale jakbyś się zbliżył, to sobie włączę mój najmocniejszy cios.
Ach, prawie. No jeszcze troszeczkę bliżej, jeszcze troszeczkę, albo wiesz co? Nie będę czekał w nieskończoność przecież. O nie, dobra, ale nie mogę tam na szałaputa polecieć. Ale to trzeba jakoś zrobić. Dobra, on się musi zbliżyć. Cholera. A nie, czyli tylko jednak uniki na boki tutaj skutkują. Do przodu niezbytnio. O kurde, już myślałem, że mnie rozbił. Dobra, fiolki mi się kończą powoli kolor. Ale serio, czuję się teraz, jakbym walczył w PvP z innym graczem. A może w ten sposób. Kurde, nie dorzuciłem. No musisz się zbliżyć. Nie, wcale nie musi się okazuje. No jeszcze taki jeden jest po tobie. Albo po mnie. No czemu to kurczę w ogóle nie wyprowadza z równowagi? Ja tutaj takie ciosy wyprowadza. Ja no kurczę, chyba się przerzucę zaraz na garłacz. Skoro on może, to czemu nie ja? Dobre, dobre piecho, dobre. Niezłe to było, niezłe. Wsparciu, więcej wsparciu, mniej uciekania. O kurde, dobrze mnie teraz nie rozbił. O szlak. Widzieliście co mi zrobił? Wyprowadził mnie totalnie z równowagi, mógłbym finishera zrobić. Tylko uciekł, na szczęście. Ale no znowu! Dobrze, on to nie wykorzystuje, bo to byłby mój zgon. Ach, nie sięga. Jest tuż za studio. No i znowu mnie rozbił. No jasny gwint. Naprawdę, ja bym wiedział, że tak się będę z nim męczył. Ej, a właśnie. A chodź tutaj. Dobra, trudno, jeden strzał w plecy. Ale może znowu tutaj się zakleszczy. Idzie, idzie. Uwaga. Kurde, ale idealnie ominął. Dobra, czy on też? No nie słyszę kroków. Czy to jest sposób? Chyba... nie, stop, rusza się. Ale czy wybiegnie stamtąd? To jest moje pytanie. No ruszysz się do mnie? Czy nie masz zamiaru? Chyba nie... O, w tym samym miejscu dokładnie się zakleszczył. Tak jest, dobra. No to po nich. Ej, umarł w inny sposób niż reszta. 3400 aż za niego, nie wierzę. 10 kul. O, szyt. Nieźle. Więc to był naprawdę godny przeciwnik i to była całkiem spoko walka. No, może teraz. Kurde, no więcej krwi tu chyba nie ma w pobliżu. Czy jeszcze trzeci się gdzieś chowa? Albo tutaj. Czyli wszystkim kurczę odbiło. Na punkcie krwi. Cholera, no mogę jeden level zrobić. Ej, ło, to jest wejście. O, co to jest? I jak to atakuje? To jesteś ty? Ty mi robiłeś te zaklęcia tam wcześniej przy grobowcu Edona, ale teksturka brzydka, widzicie, patrzcie to. Nie, dobra, muszę się zaraz zbliżyć, trzeba chyba zaatakować najpierw, a później pytać, co jest grane. Boże! Ale straszne monstrum, o kurde. No porządnie, Piero, porządnie, z pchnięciem, tak jest. Oj, pu! Nie! Nie, jeszcze kopnięcie na to. Nie wierzę. Dobra. Dwie fiolki. Albo nawet trzy. O kurde, patrz ile jednym uderzeniem. I zabił 14 kafli 300. Tu sobie leży. No nie. Nie fajnie. Oj, co jest? Ej, tego się nie spodziewałem. Co jest grane? Ej, porwali mnie? Co, ale kurde, bagaż niespodzianek jest w tej grze. No faktycznie, chyba zostałem pojmany. Dobra, nie zabrali mi stroju. Pytanie, czy zabrali broń. Coś tam w ręku miałem chyba. Nie no, mam wszystko.
Jargul, niewidziana wioska. A takie buty, patrzcie państwo, no. No totalnie się tego nie spodziewałem, ale tętnień nie mam w ogóle. Ani trochę. No dobra, zobaczymy jak bardzo debilni byli strażnicy. I czy zostawili mi tutaj przypadkiem otwarte drzwi? Pewnie, że tak. No to co to za pojmanie jest? Dobra, ale delikatnie, spokojnie, z pochodnią. Idzie to rozwalić? Nie. Ale jaki abażur zacny na tej lampce. O ile to jest lampka, oczywiście. No dobra. Sprawdźmy inne cele. Oj. A tu co się kryło? Dobra, widzę, nie byłem pierwszy, którego przetrzymują. Albo przetrzymywali, bo ten już raczej mu wszystko jedno. Dobra, przedmioty w pierwszej kolejności. Gęsa krew śmierci. Szaleńcy ukradkiem odprawiają rytuały wezwania księżyca. Odkryj ich sekrety. No nie mówcie, że to jest lokacja z gatunku, że tylko raz tu się mogę dostać. Że jak zginę, to jedna wielka lipa. Dobra, nic więcej tu nie ma. Trzeba by na pewno. To była moja cela, tak? Aha. No to tu jest jeszcze jakby co przejście gdzieś dalej. Dobra, tam na górę, to pewnie tutaj na dół. Albo też na górę. Dobra, robi się naprawdę złowrogo. No nie! Oh shit! No nie, nie, nie do końca, chociaż powiedz, że nie do końca. Żyję, dobra, ale jazda. O, nara. Ale bez przesady, żeby mnie jak zagardziel od razu złapać. Ale cholera, to wcale nie jest takie wolne. Dobra, a co wyżej mamy? Oczywiście głupi pomysł, tak wybiegać. O! Dobra, nie, tam nie idziemy. To jest dokładnie ten sam koleś, który mnie zabił. Chwilę wcześniej, więc nie. Jeszcze raz, nie. Wyeksplorujmy to do końca. Tutaj jest zejście na dół. Może tutaj będzie delikatnie bezpieczniej. Jakaś niewiasta, która potrzebuje pomocy? Ja z chęcią niosę pomoc. Gdzie jesteś? No raczej nie tutaj. Ej, chyba ci widzę, dobra. Pogadajmy. No ja sam zostałem porwany, właśnie uciekam. Możesz się przyłączyć. Serio, ja nie chcę cię porwać, chcę ci pomóc. Chodź, tak naprawdę przypalam cię trochę teraz. Tak delikatnie. Możesz myślić, że jestem od nich i cię właśnie torturuję, ale tak faktycznie nie jest. Ale dobra, to skoro tutaj jest tylko zatrwożona kobieta, to nie pozostaje nic innego jak iść tam, gdzie o co mało praktycznie teraz bym zginął. No nie, ale gdzie są moje tętnienia? Tam było 14 tysięcy. Ponad. Bardzo chętnie bym to odzyskał. Aż w ogóle najlepiej, aby to była jakaś latarnia teraz, którą mógłbym rozpalić i przez którą mógłbym się do snu tropiciela przenieść. No dobra, to skoro tak, to najpierw tutaj idziemy. Dobra, aż takie mocne nie są. I to są bankowo kobiety, no te krzyki. I co, i otoczaki tylko? No już powoli naprawdę zaczynam liczyć na bliźniacze kawałki kamienia krwistego. A nie na taki szmelc. Uuuu! A nie, zwykłe zombiaki. Też ten, powiedzmy ludzie w połowie transformacji na wilkołaka, ale chcesz mnie atakować? Chcesz mnie bić? Tak, oczywiście. Mogłem się domyślić, ale myślałem, że jednak będziecie mądrzejsi trochę. No proszę bardzo. Ej, żyją? Ten na tyle przytomnie zaczął uciekać do tyłu, że prawie bym go nie dorwał. Ach, trzeba lepiej usiąść, bo teraz trzeba się bardzo bacznie przyglądać.
Czyli tak, nie mam ufać więźniom. Dobra. I tak moje zaufanie tutaj do kogokolwiek jest naprawdę nikłe. Czyli tego od razu. I tego na dole też. Leżącego. I tego pod ścianą. Wszystkich jak leci. Jeszcze mi zaraz wstaną w nieodpowiednim momencie i zaczną bić w plecy. Nie, ale nieźle, kurde, tego się nie spodziewałem zupełnie. Okej, dobra, ty mnie porwałeś. Ale moment, on na pewno nie jest na tyle duży, żeby móc tu wejść. A zresztą cholera go wie. No. Dobra. Nie wiem, co robi to zaklęcie, ale wygląda naprawdę nieziemsko. O cholera, przeszedł. Dobra, nara, żegnam. Żegnam pana. Żegnam. Ej, przez kraty. On też może przez kraty, ale ja również. No chodź, tu. Albo w sumie. A może ogień? Trochę. Tylko zadziałał. Nie tak jak chciałem. No, to lepiej zdecydowanie. Dobra, szarżą go. Aha, i teraz się zaczyna ten straszny gnój, tak? Czyż nie? Oczywiście, że tak. Ależ tu się zaklinował, ale pięknie, dobra. Jedno uderzenie, jedno. Jest. No proszę powiedz, że coś lepszego niż reszta tutaj zostawiała. Bliźniaczy odłamek krwawego tytanitu. Jest. I teraz pierwsza latarnia i lecimy do snu tropiciela. Ja tu jest drugi, ten sam. Aha. No patrzcie, jedno głupie kopnięcie. Dobra, wyłącz już te bliźniacze odłamki. Dobra, więc tak, jeżeli nie zabije mnie jeszcze, no to chyba go jestem w stanie wziąć na rogi. Tylko właśnie, jak tutaj zginę, to gdzie mnie, kurde, przeniesie? Stop, te drzwi były zamknięte na pewno, tak? Na stówę. Dobra. No. Zapowiada się ciężka walka z tym gościem. Może faktycznie młotowami go potraktować. Dorzucę? No na szczęście. Aha, no już wszedł w berzerka. Okej, ale to go wybija z rytmu. No maksymalnie, piechol, maksymalnie. Tylko żebym trafił w dziurę. Jest, ale żeby on nie trafił. Dobra, i ta sama metoda. Oj, dużo mi zabrał. Oj, dużo. No, jeden tylko cios jeszcze. No i super. Drugi znowu martwy i kolejny bliźniaczy odłamek. To już będzie na kolejne ulepszenie szło, jakby co. Pochodnia jednak lepiej. A właśnie, przy po śmierci po prostu nie mam mojej latarni, dlatego jest tak strasznie ciemno dookoła mnie. Dobra. Co my tu mamy? Na pewno będę ostrożny, nie będę leciał do przodu na szałaputa. No wazy oczywiście będę niszczył, bo niby czemu nie, ale... O, stop, ktoś, jakiś więzień chyba uciekł właśnie. Nie wiem ile lat to kopał, ale jeżeli miał kilo, to na pewno krócej niż myślę. Ej, czy mniej więcej stamtąd mnie nie porwali jakoś? Pewnie tak, ale dobra, no to wyeksplorujmy jeszcze. Chociażby troszeczkę. No to na pewno jest jeszcze coś. Dobra, kolejne cele. No moment, kurde, ja się totalnie cofnąłem przecież teraz. No dokładnie, to jest cela po jednej i po drugiej stronie i to wszystko. Przy czym ta prowadzi na zewnątrz, ale dobra, no to w takim wypadku, skoro tu nie widzę schodów w dół, to trzeba cofnąć się do tamtych schodów, gdzie byliśmy wcześniej i tam pójść na górę. Tam bankowo coś jeszcze będzie. No ale tutaj kolejne zamknięte drzwi. A, po prostu nie otwierane z tej strony. A to jest różnica. Bo nie będę musiał szukać klucza, tylko po prostu wejścia z drugiej strony. A, i tu był ten zakapior, dobra, no to się przygotujmy już. Ale jeszcze tego nie wezmę w ten sam sposób. Jak tamtych. Nie. Nie bawimy się. Chyba, że w ten sposób. On tu idzie? No tak, kurczę, niezdecydowany jest. Raczej, ale dobra. Exploring. What? Co? Zbadaj.
Koszmarne rytuały poszukują niemowlęcia. Znajdź dziecko i ucisz jego straszliwy płacz. Jest latarnia! Łooo, dobra. No i świetnie. Tylko, że teraz naprawdę przydałoby mi się odzyskać moje tętnienia. O, to jest dziecko. No spójrzcie na ten szkielet. No dobra, do snu tropiciela faktycznie jeszcze nie mam co się cofać. Chyba, żeby ulepszyć. On nie z tej strony, ale przecież to są te same drzwi chyba co tam. A nie, nie mogą być. Przecież jesteśmy na innym poziomie teraz. Ale może te. Też nie z tej strony. No wszystkie z drugiej strony się oczywiście muszą otwierać, nie? A czemu miało być inaczej? Za dziwne zaklęcia. Ło, co to robi? Jakieś delikatne kuku, ale... O, ja! Po mnie, po mnie. Jestem martwy. Jestem totalnie martwy. Jeżeli oni pójdą za mną tutaj na górę... No, poszli. No, to raczej... No, cało z tego nie wyjdę. Ale może zgarnę przedmiot przed śmiercią. Ten, który leży tutaj na samym środku. Co mamy? Księżyc. Ej, chyba było warto. I tu jeszcze te zdradziecko pochowane. Kontakt runiczny. O, 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 o. Dobra, na dół, na dół, na dół, na dół. Ej, mogę jeszcze niżej? A pewnie, że mogę. Tylko czy oni tutaj pójdą? Cholera, oby nie. No słyszę ich kroki. Nie wiem, w którym miejscu. A tu jesteś ty. Dobra. Jeden wróg mniej. Ale czy ona atakowała łyżką? Albo chochlą? A może po to są te otoczaki, żeby właśnie po jednym ich powyciągać, a nie dwójkę od razu? Ale też z drugiej strony. Warto sobie pomagać na każdy możliwy sposób. Czyli... Bam ci bryj, Mołotow. Ej, tu nie przejdziesz? No to ale, witamy. Jestem w domu teraz. Wbiłem się na tego papcia sam. No patrzcie, no nie wejdzie. No to już mamy miejscówkę, gdzie będę mógł ich pozabijać. Dobra, najpierw jeden, a później drugi. Tylko tego delikatnie zaszarżuję. Co było oczywiście głupim błędem. Totalnie głupim błędem. O! No, już przestraszyłem tego ciała. A ten też nie przechodzi, na szczęście. No, ja wykorzystuję wasze gabaryty przeciwko wam. Papier pioruna. Tylko tyle? Ja, ale słabo. Nie, dobra. Tam coś widać na dole? Na pewno. Na pewno, będąc tam niżej spojrzał do góry, też bym zobaczył coś fajnego. Ale ta muzyka, ja, czyżby? No, gdzie my jesteśmy? Słyszę prosiaka tam w dole. Wy też go słyszycie bardzo dobrze. Ale cholera, jeszcze cały czas za mało, żeby... A, inne lepsze pieski. Aha, chyba jednak więcej z lokalu będę korzystał niż wcześniej. Ale z grubsza na dwa strzały podają. Jeden taki, drugi z poprawką. Dobra. 593 aż. Nie, dobra, to już naprawdę weszliśmy w taką lokację, gdzie ja naprawdę z tym levelem z grubsza tutaj no, nie mam szans. Albo nie, mam szanse. Ale małe. Nikłe. Moment, czyżby jakieś drzwi, które się otwiera wreszcie z tej strony? Tak jest, tylko gdzie? Tutaj, pięknie. Przecież coś udało się zrobić. Ej, szczerze, tak teraz mam tyle tej krwi, że powinno się udać, kiedy wrócę do snu tropiciela, ulepszyć postać od razu. No, no, chyba to zrobimy. Dobra, tylko jeszcze... A nie, skoro i tak się cofam, to czy jest warto z nim walczyć teraz? Czy jest to warte świeczki? Kurde, dobra, ale jeszcze delikatnie tutaj pobiegnę sobie. Zobaczę, czy faktycznie dobrze słyszałem prosiaka tutaj z dołu. O kurde, tak. Aha, jest i świnka. Świnka szarżuje. Nie, uderzamy do latarni. Z tymi dwoma się policzę. Następnym razem, jak tu będę wracał. Bo się odrodzą oczywiście, no tak to już jest. Tak,
to już niestety działa. Ale my wracamy do Sotropicia, ulepszyć sobie postać i skończyć odcinek. Należycie. Okej. Okay. Moje na szczęście na swoim miejscu. Tylko ja dalej nie mam tyle, ile trzeba, więc pach, ekwipuneczek. Więc tak, w krew śmierci szału. 7. Użyjmy obu. Ile to mi da? 4000, ok, czyli każdy za dwójkę. Teraz ta gęsta krew śmierci, 6. Czyli to powinno być za 1500 albo 1000. 1800, aha, czyli różnice są nieliczne między jednym a drugim. To jest 5, mam całe 4. Ej, sobie już mi wystarczy, czy jest sens tego używać? No chyba nie, ale użyjmy jednego. Aha, 1500. Pewnie, że mi się nie opłaca. Co? A, zamyśliłaś się, tak? Czego pragnę? Twoich usług, maleńka, twoich usług. No może tutaj, to będzie najlepszy wybór przed lokacją, gdzie dostaję spore wciry. A później kolejne ulepszenia za 14535. No za 15 kafli prawie. Inaczej, teraz już tylko widząc 15 kafli na swoim koncie, będę mógł w ogóle myśleć o tym, żeby się wypuszczać tutaj do Snutropiciela. Dobra, najpierw naprawa, później wzmocnienie. Aha, już mogę na szczęście. No i z taką bronią chyba mogę powymachiwać sobie, ale 3 jeszcze bliźniacze potrzebuję, żeby dokonać kolejnego ulepszenia mojego toporu. Chyba, że właśnie jakiś jeszcze krwawy kryształ lepszy się pojawił. Nie. Chyba, że z tego drugiego rodzaju. Też nie. Dobra. To z mojej strony to było tyle, kochani, w tym odcinku, więc wielkie dzięki za oglądanie. Trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem. Pozdro, cześć, cześć!